Cześć. Słuchajcie, przejeżdżałem obok takiego jednego pola, pustego. Rower zostawiłem tam dalej w krzaczorach i sobie tutaj tak idę. Nawet wam pokażę, jak idę. I powiem szczerze, byłem zdumiony. Idę sobie tędy ścieżką, odwracam się i patrzę. A tu patrzcie, prawdziwa polska melina. Tak, zobaczyłem to, jak podeszłem bliżej. Jest to z jednej strony fantastycznie zamaskowane, powiem wam szczerze. Tutaj jakiś niby płotek. I zobaczcie, mamy tutaj fotel, pewnie jakiegoś dowódcy klanu. Tutaj miejsce prymitywne jaskiniowców przygotowywania posiłków, opał. I liczne dowody na to, że nasi przodkowie jaskiniowcy tu byli. Widać różny pana różnych napojach wyskokowych i nie tylko. Prymitywne, ale działa. Sorry, że się śmieję, ale wczoraj oglądałem film dokumentalny na temat Neandertalczyków i mi się przypomniało. Palenisko. No słuchajcie, jaskini tu nie ma, ale mamy wysokie napięcie, jakby na lewo prąd chcieli przeciągnąć. O, przepraszam bardzo, ale ten film dokumentalny na temat Neandertalczyków to mi się nieźle dał. O, ja nie mogę. No i mamy tu taką prymitywną jaskinię z miejscem do przygotowywania posiłków. Fotel dowódcy klanu bandy Neandertalczyków lub hominidów. No i do tego potężne mury obronne. Przepraszam bardzo, nie mogę. Mury obronne i zasieki. Dobra, zobaczyliśmy. A tutaj mamy palisadę z kołków. Przepraszam bardzo. No i fosę obronną w postaci grzęzawiska. O, przepraszam, nie mogę. Naprawdę, jak ja to widzę, to wnętrze tej jaskini, nie wiem, jakaś tam lasko, nie lasko we Francji mi się przypomniało, jak oni tam malowali po tych ścianach. No to zobaczcie, tak wygląda nowoczesna jaskinia jaskiniowców. Dobra, dobra, spadam stąd. Powiem wam szczerze. No więc chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Grząsko. Sucho. Powiem wam szczerze, sucho. Poważę sobie jeszcze tutaj po tym terenie, może coś ciekawszego znajdę. Ale powiem wam szczerze, to miejsce mnie rozwala niesamowicie, a nagrałem to tylko po to, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Dobra, jest to i cały, nawet nieruszony. Spadamy stąd, zanim te troglodyty przyjdą z powrotem. Okej, trzymajcie się, na razie.